Cofnijmy się do roku 2015. Na polskim YouTubie pojawia się nowo utworzony kanał o nazwie Mixer HD FIFA. Jak sama nazwa wskazuje, miały tam być umieszczane różne filmy z gry piłkarskiej FIFA przez Mikołaja. Po paru filmach, kiedy YouTuber dopiero zaczynał przygodę z tym światem, przeniósł content na inną grę, a mianowicie CSGO, gdzie przykładowo otwierał skrzynki czy też nagrywał crossy z innymi YouTuberami powiązanymi z CSGO i nie tylko. Wszystkie filmy z jego kanału są już prywatne, więc nie mamy możliwości podglądu, jakie generował na nich statystyki, lecz nie były one duże jak na tamte czasy. Można powiedzieć, że utrzymywały się na średnim poziomie. Zachęcamy do zostawienia łapki w górę pod filmem i subskrypcji z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Mixer nie był wtedy popularny. 11 października 2017 roku jego kolega Karol Friz Wiśniewski zamieścił film pod tytułem Zabijam kumpla prank, na którym można było zauważyć Mixera grającego główną rolę. Friz był wtedy w związku z jego byłą partnerką Kingą, a obok nich był właśnie Mikołaj z Martą, która jest bardziej znana z pseudonimu Murcix. W materiale chodziło o to, że Friz z Mixerem ustawili akcję, by zaniepokoić wszystkie osoby z otoczenia, tak by nagrać ich reakcję na pranka, w którym Friz atakuje nożem Mikołaja. Film po niecałych 6 latach zebrał niesamowicie dużo odsłon, gdyż na ten moment materiał obejrzało ponad 7 milionów osób, gromadząc tym samym 350 tysięcy łapek w górę. Mixer z Murcix, którą można było zauważyć w materiale, byli wtedy dosyć długo w związku i w przyszłości pojawiały się nawet ich wspólne filmy. Friz po pewnym czasie stwierdził, że stworzy własną ekipę do nagrywania filmów dla większej grupy odbiorców. 11 marca 2019 roku tak się stało, to właśnie wtedy Friz umieścił film, w którym przeprowadza się do pierwszego domu ekipy. Mixer zapowiadał się na bardzo interesującą osobę do takiego projektu, więc krótko po przeprowadzce Friza, a mianowicie 21 marca 2019 roku, on i jego partnerka Murcix zostali jako pierwsi poza początkowym składem zaproszeni do tworzenia ekipy, jednocześnie przeprowadzając się do tego samego miejsca. Mixer z Frizem znali się praktycznie najdłużej z innych uczestników ekipy, co musiało być głównym przekonaniem, by wziąć go oraz jego partnerkę do dalszej współpracy biznesowej. Zostało to nagrane i opublikowane na kanale Friza. Film zebrał na ten moment prawie 4 miliony odsłon i 170 tysięcy łapek w górę, co oznaczało, że widzowie byli bardzo zadowoleni z pomysłu i na pewno nie mogli doczekać się ich udziału w kolejnych materiałach Friza. Mikołaj początkowo, zamiast skupiać się na rozwoju swojego kanału, Friz z uwagi na jego YouTube'owe doświadczenie poprosił go, aby pomógł mini Mike'owi, który nie miał pojęcia o internecie oraz social mediach, żeby ten pomógł mu w rozwoju jego kanału. Co chyba się udało, bo już drugi film mini Mike'a do tej pory osiągnął aż 20 milionów wyświetleń. Gdy rozpoczął się pierwszy sezon ekipy, Mixer z Martą bardzo często pojawiali się na nowych, kolejnych odcinkach Friza z tego projektu. Brał udział w różnych challenge'ach wymyślonych przez Karola, angażował się i wyglądał na szczęśliwego. Po pewnym czasie owocnej współpracy jednak wszystko uległo zmianie. Można było zauważyć, że Mixer pojawia się na filmach już coraz rzadziej, mimo że jego partnerka Marta pojawiała się na nich dosyć często. Powstały spekulacje o tym, że Mixera za bardzo wciągnęły używki, gdyż na światło dzienne wyszły przeszłościowe zdjęcia czy też filmiki, na którym Mixer pali nielegalne substancje zawierające THC. Lecz jak sam Mikołaj wyznaje, nagrywanie po prostu przestało sprawiać mu przyjemność, a nie chciał robić tego na siłę. Tym samym odizolował się od reszty i powstawały kolejne spekulacje, że ciągle siedzi i nie wychodzi ze swojego pokoju, dlatego nie ma go na filmach. Członkowie ekipy zaczęli nawet śmiać się z Mixera, że ciągle siedzi w swojej, jak to określali, jaskini. Po pewnym czasie, jak się domyślacie, związek Mixera z Murcix dobiegł końca. Para finalnie się rozstała, a w relacji koleżeńskiej Mikołaja z Frizem nie panowały dobre warunki. Niestety powód ich sporu nigdy nie ujrzał światła dziennego, więc finalnie nie wiadomo, co było tą kropką nad i. Wszystko wiązało się z tym, że Mixer zdecydował się na opuszczenie domu ekipy, odchodząc finalnie z całego projektu. Krótko po całej sytuacji Mixer wrzucił sprostowanie na swoim Instagramie, gdzie wytłumaczył swoje decyzje powiązane z ekipą oraz z Murcix. Na pierwszym zrzucie ekranu można zauważyć, że Mixer od jakiegoś czasu zastanawiał się nad tym, co dalej po jego odejściu z ekipy. W ostateczności stwierdził, że woli zajebiście się bawić, niż denerwować wszystkich z przyklejonym uśmiechem do twarzy w zamian za gwarancję wysokiej pozycji finansowej. Dodał też, że każdy z nas ma własny wybór i osobiście może skończyć nawet na etacie, byleby nie wrócić Mixera z sezonu pierwszego. Kolejna relacja to taka, w której dziękuję ekipie za współpracę, dodając też, że jego relacje z członkami ekipy nie były tylko biznesowe. Oczywiście pojawiła się też wrzutka na temat Marty, jego byłej już partnerki, której podziękował za wsparcie w najgorszych momentach, przyznając, że nigdy nie spotkał bardziej kochanej osoby niż ona. Ostatnia wrzucona relacja przez Mixera to przeprosiny dla widzów.
Przepraszam, jeśli ktoś liczył na epicki content zrobiony wspólnie z ekipą. Ja zawsze byłem chętny, tak jak mówiłem, na pewno nagram coś z Martą. A i sorki, że tak z zaskoczenia, ale moje decyzje bywają dosyć impulsywne. Istnieją dwie spekulacje jego wrzutek. Pierwsza to taka, w której faktycznie mikser pogodził się z ciężką decyzją, gdyż mimo wszystkiego zaprzepaścił prawdopodobnie największą szansę rozwoju w jego życiu. Lub też druga opcja. Jego relacje były w pewnym stopniu wołaniem o pomoc, by się nad nim zlitowali, gdyż być może czekał na drugą szansę, by wszystko naprawić. Widać, że nadal po kilku miesiącach był rozdarty pomiędzy tym, jaką ma szansę i ile osób nadal mu kibicuje, oraz faktem, że jednak wiele mostów już spalił. Mikser na swoim Instagramie rozmawiał z widzami i w pewnym momencie po prostu zaczął płakać. Jak nagle to do ciebie dochodzi, że niekoniecznie to cały wszechświat był zły i generalnie cała reszta osób otaczających cię, tylko właśnie ty, no to jest ciężko czasami, ciężko i... YouTuber wyjaśnił, że ciężko mu pogodzić się z tym, że stracił swoją szansę, bądź nie umie jej dobrze wykorzystać. Cieszy się, że ma tyle osób, które go wspierają, ale jednocześnie widać, że ciąży mu ta ogromna presja, jaka została na niego nałożona. Mikser wspomina też ekipę i to, jak wyglądał pierwszy sezon. Jednak wyszło na to, że rzeczywiście Mikołaj chciał się wziąć za siebie i ruszyć naprzód. Na swoim kanale wielokrotnie zapowiadał powrót na YouTube, lecz finalnie z marnym skutkiem. Wrzucał tam niezbyt ciekawe vlogi ze swojego życia, nie było w nich nic szczególnego, dlatego generowały niskie liczby odsłon czy też łapek w górę. Oczywiście filmy po pewnym czasie zostały ukryte na kanale, więc sam twórca nie był zbytnio z nich zadowolony. Dodatkowo na jednym z wywiadów potwierdził, że jest zaskoczony rozpadem ekipy i tym, że urwał się jego kontakt z Freezem. Mikser z tego powodu spróbował czegoś nowego. Na pewno chciał zapewnić sobie warunki do życia, więc pozostały mu na tamten moment organizacje freakfightowe. Organizacja Fame MMA zakontraktowała go podczas 11 edycji. Była to duża niespodzianka dla kibiców oraz internautów śledzących każdą galę. Młody youtuber zadebiutował w klatce i przegrał z Popo w drugiej rundzie, więc jak widać nie pokazał się za dobrze. Po pewnym czasie odstoczenia swojej pierwszej walki zmotywowany Mikser chciał ponownie spróbować ożywić kanał, więc zaplanował kolejny powrót, który również był niewypałem. Kanał po paru próbach powrotu pozostał nieaktywny, a zdjęcie profilowe jego kanału zawiera znaczek loading na czarnym tle, co prawdopodobnie sugeruje kolejny powrót na jego kanale. Mikser w tamtym okresie ogłosił swoją nową dziewczynę, Wiktorię, a ich związek nie był najlepszy. Nagrali razem kilka wspólnych filmów i wyglądali tam na całkiem szczęśliwą parę, jednak związek nie przetrwał dalszego okresu przez problemy psychiczne Miksera. Wiktoria opublikowała Instastory. Proszę o niezadawanie mi pytań na temat mojego związku z Mikserem, ponieważ od miesiąca nie jesteśmy razem. Zaznaczyła też, że Mikser rzekomo stosował wobec niej przemoc psychiczną i fizyczną, przez co dalej miała mieć gorsze momenty w życiu. Napisała też, że Mikołaj w tym czasie świetnie się bawi i ostrzega przed nim jednocześnie wszystkie dziewczyny, z którymi ma kontakt. Mikser wrzucił też niespodziewaną relację na Instagramie, gdzie tłumaczy widzom, że choruje na depresję, dziękując za wsparcie w ostatnim czasie. Sugeruje widzom, by ci informowali bliskich o swoich problemach, bo to ważne, by je zwalczać. Trzeba być zawsze dobrej myśli, bo jak już się dowiemy, że to wszystko siedzi w naszej głowie, to tylko trzeba z tym walczyć. Pamiętajcie, jeżeli źle się czujecie, nie bójcie się powiedzieć o tym komuś, bo jeżeli już się dowiemy, że siedzi to w naszej głowie, to wtedy możemy coś z tym robić. Także jebać depresję i walczyć z nią, słuchajcie, nie bać się o niej mówić. Ostatecznie w 2023 roku Mikser zdecydował się na drugą walkę, tym razem podczas Fame 17, gdzie zmierzył się z Marcinem Rafoniksem Krasuckim, kiedy jego rywal w dalszym ciągu posiada aktywną blokadę na wizerunek na platformie YouTube. W związku z tą sytuacją walka musiała być ukryta na karcie walk, lecz już wcześniej pojawiały się spekulacje, że skoro włodarze ukrywają tę walkę, to zawalczy w niej Rafoniks. Mikser tę walkę przegrał, co prawdopodobnie oznacza, że w najbliższym czasie nie otrzyma kolejnej walki, gdyż dodatkowo już za bardzo nie dba o swoich odbiorców i nie generuje dobrych sprzedaży wykupionych licencji pay-per-view.